Siemaneczko, pokażę dzisiaj tego glitcha, chociaż sam go jeszcze nie robię perfekcyjnie, no bo nie można tego nazwać tak, ale tego glitcha na strzelanie tu miniganem w bunkrze przy tej strzelnicy, żeby sobie tam odblokować jakieś tam ciuchy, pierdoły, ale co to jest, na pewno coś dla tych, kurde, co lubią tam, kurwa, grać tą bazę, basę, czy to jest strzelanie, kurwa, gdzie popadnie byle czym. Bo to zwiększa tam w ekwipunku wam miny przylepne, tam bomby, te miny zbliżeniowe, takie pierdoły, no ale potrzebujemy tu strzelnicę, schowek na broń i transport. I teraz tak, jak już mamy schowek na broń, no to najlepiej iść tam, ukryć wszystkie swoje bronie, zostawić tylko tego minigana, ewentualnie ten wdowi strach. Wszystkie tutaj ukryć, a zostawić sobie minigana i w ten ewentualnie wdowi strach. Transport, no to musicie wózki ustawić tak przy tym automacie, żeby was do niego teleportowało. No i strzelnica to wiadomo, żeby kurwa strzelać. Tu musi was tak teleportować, że gdy wysiądziecie z tego wózka, musicie mieć opcję kliknięcia D-padu w prawo do tego automatu, żeby kupić tam napój. Czyli mnie teleportuje, wysiadam, też teleportuje, mam od razu strzałkę D-padu w prawo, żeby kupić napój. I no, tak musicie to ustawić, drugim wózkiem zablokować i sprawdzić, czy teleportuje was też od strzelnicy. No i teraz tu jest cały myk. Najpierw klikamy, ja tu mówię o Xboxie, RB, znaczy LB, żeby wybrać broń i później minimalnie wcześniej. Najpierw to LB, a później jednocześnie prawy analog w lewo, Y, żeby nas teleportowało do tego wózka i prawy krzyżyk. Krzyżyk w prawo. No, musimy was tu teleportować. No jest to kombinacja, no cztery guziki praktycznie na raz, z tym, że ten od wyboru broni, ten LB, minimalnie wcześniej. No tu kilka prób. Sorry. Czyli wybieram broń i klikam prawy analog w lewo, Y i strzałkę w prawo, krzyżyk w prawo. Musi mnie teleportować. Tutaj kurwa wczytać do strzelnicy, a tam no jest to trochę skomplikowane, no ale ktoś na pewno dojdzie do tego, do wprawy, będzie to robił za każdym razem. I to tam wychodzi, kurwa, co 15 raz. No ale wychodzi, kilka już tych sobie odblokowałem. PlayStation ma to o tyle łatwiej, bo tam klawisze, te krzyżyki nie są połączone, są dzielone. A na Xboxie, kurwa, ten krzyżyk jest połączony razem. Tu często się wyciąga właśnie przez to baciewie telefon i to wkurza. No ale tu podchodzimy, no i klikam do LB. Prawy analog, Y i strzałkę w prawo. I musi mnie teleportować do wózka, ale to nie jest to. Tutaj teraz za chwilę będzie prawidłowy efekt. Mimo, że tam nie uzbierałem tym miniganem tych punktów, ale będzie widać, jak to ma wyglądać. Czyli ten LB i tamte trzy klawisze, no jednocześnie. Tylko, że to LB minimalnie szybciej. I tak jak teraz. Widziałem, moja postać idzie, klikam strzałkę w prawo, jak spadnie napój, potwierdzam A i wybieram, czym chcę strzelać. Respim jest miniganem i walimy w te tarcze. Tylko ten właśnie jest chujowy według mnie. Tu zabrakło raptem 30 punktów mi, żeby zaliczyć, no ale będę walczył z tym dalej. Także mówię, no to jest cztery klawisze z minimalnym wyprzedzeniem tego LB, żeby tam czy tam kurwa na playu, to jest L1 z minimalnym wyprzedzeniem ten i pozostałe trzy razem. No musicie mieć taki efekt, że wasza postać przechodzi obok tego automatu, klikacie w prawo, jak spadnie ten napój, wybieracie, w co chcecie strzelać, walicie w te tarcze. Będziecie się przy tym wkurzać, ale
kto chce, może robić. Pozdro.